Hej, siemanko, z tej strony Ronnie, witam was w kolejnym epizodzie budowa składu. Nie wiem, to już jest chyba szósty odcinek, jak się nie mylę. A dzisiaj zbudujemy skład, w którym chciałbym sobie grać wszystkie spotkania z tymi zawodnikami, ponieważ tyle zespołów, co miałem, to było za dużo, za dużo. Taki dylemacik, a co, może tym składem sobie zagrać, a może tym. A więc chciałem sobie zbudować jeden skład, zaraz zobaczycie jaki. Na bank złoty. No i oczywiście narodowość, żadna inna, tylko Brazylia. Na bramkę Diego Alves. Szkoda, że mają takiego słabego bramkarza. Reprezentacja Brazylii, przydałby się tam jakiś dobry zawodnik na tą pozycję. Na środek obrony oczywiście Dede wraz z Santaną. Jeszcze prawdopodobnie dokupię sobie do tego duetu Thiago Silvy, no, ale te 350 tysięcy, jakoś nie wiem, czy warto wydawać tyle hajsu na niego. Ale chyba jednak za coś tyle kosztuje, nieprawdaż? Na prawą obronę mam dwóch Danilo, jeden czarny, jeden normalny. Oczywiście czarny pójdzie sobie na tę stronę boiska. Na lewą obronę czarny Felipe Luis, pomimo że jest Marcelo, to jednak wolę czarnego Luisa na tą pozycję. Na SP, oj, o, znalazło Ramiresa, tutaj jest mały kłopocik. No, na środkową pomoc. Niestety nie zmieniłem im jeszcze pozycji. Nie wiem, czy to zrobię, bo na SPO jeszcze tutaj mam zawodników, którzy mogą spokojnie grać na środku pomocy. Jest to Lucas, Carlos Eduardo z Brazylii, czyż nie? No, z Brazylii sobie go weźmiemy. A, tutaj taki mały myk. Na prawe. Co jest? Nie ma nikogo na prawe skrzydło, co ty pieprzysz? A na lewe? Na lewego napastnika. Jest Neymar. Nie potrafię się już doczekać, aby zagrać mi spotkanie na napastnika. Postanowiłem sobie dać Rafalea So Beast. O, 5 gwiazdy sztuczek. Siła w nodze jest. Trochę szybkości mu brakuje. Ale chyba się będzie dobrze spisywał podczas spotkań. Oj, na prawego napastnika zabrakło mi tutaj. Chyba to jest. Kuźwa, znowu formację ustawiam. To jest chyba prawy skrzydłowy. I srebrny. Nie! To jednak był prawy napastnik. Nie myliłem się jednak co do tego, bo zapomniałem, że on jest srebrny. Danilinho. Chyba tutaj nic nie trzeba mówić, że on jest niesamowicie szybki. Wszystko u niego statystyki popalają fizycznie. I tak przedstawia się, jest jedenastka stworzona z brazylijskich zawodników. A, spokojnie, jeszcze dodać menedżera, obecnego trenera Tottenhamu. Jest zgranie 100, trzygwiazdkowy zespół to jest, bardzo dobrze. Rezerwę to tam sobie jeszcze ustawię, ponieważ tam jest sporo zmian do tego. Ale tak, będzie przedstawiała się moja jedenastka wyjściowa tego składu. I już w następnym odcinku pokażę wam, jak się zdobywa złoty puchar tymi zawodnikami. Mam nadzieję, że wam się podobało, że skład jest dobry. Jeśli mam coś jeszcze w nim zmienić, to piszcie kogo na rezerwę. Też chciałbym zobaczyć wasze propozycje. Hajsu za dużo nie mam. Żegnam was do następnego odcinka, kiedy zagram sobie tym składem. Cześć!